Tomka zajebisko? Mhm. Aha, to dlatego chyba. Co, mogę coś teraz nie zjechać od razu, czy no? Mogę sobie nie. No iPhone. Nakazano sobie. Absolutnie, nie ma takiej możliwości. Właśnie w wesołych dniach karnawału od środy popielcowej Kościół rozpoczął czas Wielkiego Postu. W tym czasie łaski chrześcijanin musi rozpocząć to, co najważniejsze. Chodzi o nasze serca. Musimy zrobić tam wiele porządku, aby poprzez pokutę i nawrócenie dojść do prawdziwej radości. Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudoradości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające, ale zamiast szczęścia przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu, zwątpień, zła, grzechu. Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas chrześcijan jest znakiem miłości Bożej wobec nas grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek w radość przemienia, w radość, której już nikt nam odebrać nie zdoła. Jest to życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Thank you.
pochwalony przeniesie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przeniesie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przeniesie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któraś współcierpiała. Matko bolesna, przyjrzyj się za nami. Boże obrońco nasz, zachowaj sługę swego. Kamińskiego. Daj mu słowem i przykładem przyczynić się do dobra tych, który przewodzi, aby razem z powierzonym sobie ludem osiągnął życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Mamy zaszczyt serdecznie powitać się w naszej parafii i w naszej świątyni.
Pragniemy otworzyć nasze serca i umysły na Twoją naukę. Wczoraj podczas spotkania ze wspólnotami mówiłeś, żeby nasza wspólnota parafialna wzrastała, żeby się rozwijała, żebyśmy w sposób szczególny zwrócili uwagę na rozwój duchowy młodzieży i naszych dzieci. Prosimy Cię zatem, żebyś w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odprawił mszę świętą w intencji naszych parafian, w intencji mieszkańców, w intencji wszystkich rodzin. Prosimy, żebyś poprowadził nas w tej Eucharystii przez trzy tajemnice. Kontemplację Męki Chrystusa, ofiarowane ofiarę składaną w rękę Ojca i akt duchowej komunii. A na zakończenie prosimy Cię również o uroczyste błogosławieństwo, aby było to nas umocnienie trwania przy Chrystusie, w szczególności w tych najtrudniejszych chwilach. Podejmuję tę intencję i to zadanie i niech Duch Święty tego dokona. W tym czasie, dzięki również Twojej pasterskiej trosce i patrzeniu w przyszłość Kościoła, wydzielone zostały z niej dwie nowe parafie. Jedna pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Dołuniach i druga pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z siedzibą w Pendarkowie. Obecnie parafię stanowi sam Mierzyn, liczący 7333 zameldowanych. Na jego terenie znajduje się szkoła podstawowa, do której uczęszcza ponad 700 dzieci. Są przedszkola państwowe i prywatne. Znajdują się zakłady pracy, ale większość mieszkańców pracuje w Szczecinie. Parafia nieustannie się ubogaca nowymi mieszkańcami, którzy pragną tutaj mieszkać i realizować swoje marzenia i swoje plany. Dlatego jest też nasza wspólnota wyjątkowa, bowiem nowi mieszkańcy przybywający ze swoich parafii, których wzrastali i nie ma co ukrywać, jeszcze wielu z nich za nimi tęskni, co jest zupełnie zrozumiałe. Tam mieli swoich rodziców, swoje podwórka, przyjaciół, sąsiadów, znajomych, kościoły, do których chodzili i przyjmowali święte sakramenty. Dla nas to wyzwanie i jednocześnie zadanie, aby wszyscy poczuli się tutaj jak u siebie, jak rodzinie, aby do naszej pięknej, XIII-wiecznej świątyni nie tylko odnaleźli drogę, ale także by zaczęli mówić: to jest nasza parafia i tutaj czujemy się jak w domu. I tak też staramy się czynić, co zresztą zauważają i doceniają przybywający tu goście, którzy mówią, że u was jakoś jest inaczej, rozmawiacie z sobą, uśmiechacie się do siebie. To zasługa kochanych parafian, którzy się modlą i którzy się Boga nie wstydzą. Mają piękne dusze, to naprawdę wielki i niezasłużony zaszczyt być ich duszpasterzem. To jest również młoda parafia, gdzie rocznie jest ponad 100 chrztów świętych, pogrzebów około 40. Obyśmy tylko do duchowego poziomu wiernych parafii naszej dorośli i ich nigdy nie zawiedli. Fundamentem naszej pracy duszpasterskiej jest posługa sakramentalna i głoszenie Słowa Bożego. Cieszy, że liczna grupa wiernych systematycznie w każdą niedzielę uczestniczy na mszy świętej i regularnie korzysta z sakramentu pokuty. Poza nielicznymi wyjątkami dzieci otrzymują sakrament chrztu, a młodzież przyjmuje sakrament wierzbowania. Cieszy, że szerokie grono parafian razem chce się modlić, a ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, stąd u nas, w naszej parafii, praktyka systematycznego, codziennego głoszenia Słowa Bożego podczas mszy świętych wieczornych w każdą niedzielę i uroczystości. W naszej parafii istnieje 25 wspólnot duszpasterskich o różnych charyzmatach,
które wczoraj prezentowały swoje oblicze przed Tobą. Odprawiamy codziennie mszę świętą o godzinie 7 i 18. W niedzielę jest 8 mszy świętych od 7 rano do 19.30 włącznie. Odprawiamy nabożeństwa majowe, październikowe, czerwcowe, godzinki, gorzkie żale, drogi krzyżowe dla trzech grup wiekowych permanentnie. Nabożeństwa 5 sobót miesiąca od 3 lat. W każdą środę nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czwartki koronką do 7 boleści modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne. W piątki od godziny 17 trwa godzina Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem. Każdego 10 dnia miesiąca przeżywamy jery różańcowe w intencji ojczyzny. Odbyły się do tego misje parafialne, systematyczne, odprawiane są rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych oraz adwentowe dla wszystkich. Organizujemy też dni skupienia dla wspólnot parafialnych. To tylko cząstka z wielu duszpasterskich działań, których się tutaj podejmujemy. Jest ich znacznie więcej. Owocują one Kościołem tętniącym życiem oraz przyjmowaniem przez wiernych sakramentów świętych. W ciągu roku ponad 70 tysięcy komunii świętych rozdanych i tysiące spowiedzi. Systematycznie do kościoła uczęszcza na mszę świętą niedzielną około 28% tutaj. Ze względu, jak ksiądz arcybiskup widzi, że nasz kościół jest mały, w zimie, na jesieni, jesienią późną, ludzie wsiadają do samochodu i jadą do innych parafii, bo trudno się pomieścić. Cieszymy się z powołania do zakonu franciszkańskiego alumna Grzegorza Świerkosza, który jest tutaj obecny z nami, jest na trzecim roku. To jest takie nowe powołanie, bo jeszcze ta ziemia nie wydała żadnego kapłana od czasów powstania parafii, czyli od powojny. A dzieje się to, ponieważ takie są pragnienia wiernych i to oni, kochani parafianie, stawiają nam tak wysoko duchową poprzeczkę i Bogu niech będą dzięki za to. Od strony materialnej w tym czasie powstał wikariat, nowe biuro parafialne, przebudowaliśmy plebanie, kościół parafialny, o który się troszczymy, choćby w tym roku mieliśmy okna w zakrystii, położyliśmy nowy dach, także na wieży kościoła budujemy nową świątynię, sanktuarium Matki Bożej Sur, uzdrowienia chorych, troszczymy się praktycznie o wszystko. Nie zaniedbujemy przy tym dzieł miłosierdzia, codziennie karmimy głodnych, którzy przychodzą i wiedzą, że o godzinie 15, godzinie Miłosierdzia Bożego, mogą tutaj nakarmić swoje ciała. Rozdajemy chleb i pieczywo codziennie dla potrzebujących, regularnie odwiedzamy chorych. Wykonanie tego wszystkiego było możliwe, niech to nie zacznie jako slogan, dzięki Bogu, ale także dzięki postawie kochanych parafian. Niech mi będzie wolno w tym miejscu w imieniu duszpasterzy oraz Rady Parafialnej, Rady Duszpasterskoparafialnej gorąco podziękować właśnie im za ich życzliwość, serdeczność, świadectwo wiary, ofiarność i zrozumienie. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale też wierzymy, że z pomocą Matki Bożej Bolesnej podobamy. Tego, jak żyjemy i zastanę łasce Bożej, nie da się opowiedzieć. Prosimy tylko, byś nam ekscelencją błogosławił i za nas się modlił. Nam duszpasterzom, księdzu Maciejowi Wagińskiemu, księdzu Piotrowi Skibie, księdzu Piotrowi Racińskiemu, księdzu Januszowi Kotleckiemu, którym jestem bardzo wdzięczny za ich wysiłek duszpasterski, podejmowane zadania oraz mi, ale także i nade wszystko, byś błogosławił kochanym i drogim mojemu sercu parafianom. Na koniec pragnę, abyś czuł się u nas jak domogi, bo Ty jesteś u siebie. Prosimy księdza arcybiskupa o złożenie najświętszej ofiary w intencji wszystkich parafian, zarówno tych żyjących, jak i tych, którzy odeszli do wieczności, o błogosławieństwo dla naszych zamierzeń. Jeszcze raz gorąco i serdecznie witamy. Cieszą się Twoją ojcowską obecnością. Szczęść Boże. Tak się zawsze wydaje biskupowi, że dużo wie o parafii każdy i to jest prawda, że dużo więcej biskup wie niż księża myślą, że wie. Ale gdy się stanie do środku i jednocześnie słucha i patrzy, gdy się tak dotknie, to zawsze wychodzą nowe tematy i nowe wątki. Ja już to potwierdzam po wczorajszym wieczorze i po dzisiejszym już w tym krótkim pobycie od razu.
Jordana, teraz jest kolejna msza święta. W takich momentach, w różnych parafiach stając, po wysłuchaniu słowa prezentacji spraw parafialnych i tych duchowych, i tych gospodarczych, i zamierzeń, i doświadczeń, te nie zostały. Czy to się rządzi? To w takim momencie zawsze przychodzą pewne zapytania. Czasami od niektórych odstępuję, przenosząc się na prywatną rozmowę z księdzem proboszczem, i tutaj też takie będą. Ale chciałbym od wielkiej się jednak zapytać i poprosić o chociaż jedno zdaniowe dopowiedzenie. Jakie są relikwiarze tutaj w parafii i jaki jest kult świętych poprzez kult relikwii? To jedna kwestia informacyjna, nawet jednym zdaniem. A druga kwestia dotyczy figur Matki Bożej, bo kult Matki Bożej Bolesnej jest oczywisty. To jest tytuł Kościoła, to jest ta główna droga waszego uświęcenia. Tam jest figura Matki Bożej Fatimskiej, to jest też oczywiste po setnej rocznicy. Ale prosiłbym o jedno zdanie informacji o tej figurze Matki Bożej na tym oknie, w tym widoku. To jest Matka Boża. Czy wszyscy o tym wiedzą? Mówimy na ten temat. Ja powiem, że podczas rolę jedno dziecko zapytało, co to za goście tam stoi, pokazując na świętego Antoniego. My wyjaśniamy. Czy ta figura jest w jakichś momentach w czasie nabożeństw zdejmowana do modlitwy bliższej w jakiejś wspólnocie? Czy tam na adorację wspólnoty Lefiudy. Rozumiem. A co do relikwiarzy? O, dużo ich jest, ale mamy relikwie świętej Bernadety. Również to dzięki księdzu biskupowi, bo dość długo, że staraliśmy się o te relikwie, one jest w naszym sercu. Święta Bernadeta, mamy Szarbela, mamy Ojca Świętego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Już dziękuję. Na następne spokojne też można oczekiwać. Pytam świadomie, ponieważ jesteśmy chyba najbardziej ubogim regionem Polski, gdy chodzi o obecność świętych i błogosławionych poprzez obecność ich relikwii. Ale to się szybko zmienia i za to jestem bardzo wdzięczny kapłanom naszej archidiecezji. Jeszcze lat temu 10 nieliczne były kościoły, gdzie były w ogóle relikwie. To są efekty też czasu protestantyzmu. Dzisiaj co najmniej połowa parafii ma już chociaż jeden relikwiarz. Dlatego jest to też dodatkowy pewien nurt ubogacenia duchowego. Ja pytam głośniej, więcej nie mówię. Kochani, czas to wszystko ogarnąć modlitwą. I do liturgii mszy świętej zapraszam. Te intencje, o których było tutaj powiedziane, podejmując, proszę, abyśmy też mogli razem z wami w tej mszy świętej dziękować Bogu za duchową drogę tej ziemi od 1050 lat, od chrztu naszej ojczyzny. Potem od blisko 900 ten nowy zasiew, rechrystianizację tej ziemi dokonano przez świętego Otona. Potem całe to zmaganie o Bożą drogę, które było do 45 roku. Potem cały ten trud nowego zasiewu liturgii katolickiej, łaski sakramentalnej, Eucharystii i modlitwy wspólnotowej. Niech to wszystko, co było do tego czasu i te dzieła rozpoczęte i trwające, niech Bóg obejmie swoim miłosierdziem i mocą swojego ducha. Niech sprawi, że będą wzrastać, trwać, owocować na następne pokolenia, na następne wieki całe. My jesteśmy w tym momencie na styku czasu, który był, i czasu, który się dopiero otwiera, który jest nam nieznany. Jeśli ten nasz czas dobrze odczytamy, to wszystko, co było, będzie mogło owocować i żyć w czasie, który nadejdzie. Oto się też módlmy sprawy nasze dzisiejsze. Bogu, przez ofiarę Jezusa Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, zawierzamy. Także osobiste Twoje intencje ogarnią modlitwą
przed Bogiem wspierał. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Czyli jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa na pustynię, pustynię naszego życia, naszego serca, naszej codzienności. Tylko poprzez modlitwę, ciszę, odosobnienie i umartwienie możemy spotkać się z naszym Zbawicielem. Niech nasze wspólne słuchanie Słowa Bożego będzie dla nas zachętą do zaproszenia Jezusa Chrystusa na pustynię naszej codzienności. Czytanie z Księgi Rodzaju. Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie. Z wszelką istotą żywą, która jest z wami. Z ptactwem, ze zwierzętami domowymi, wolnymi, jakie są przy was. Ze wszystkimi, które wyszły z arki, ze wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu. Już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemią. Po czym Bóg dodał: a to jest znak przymierza, który ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczny czas. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią. A gdy rozciągną obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, w
Wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. Nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. Oto Słowo Boże. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po więzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. To mi smutno, bo myślę o Słowianach połamskich,
którzy patrzyli w prawo i w lewo i w stronę cesarza, cesarstwa, a więc państwa niemieckiego i w stronę Polski. I tu słyszeli Jezus Chrystus, i tu słyszeli Jezus Chrystus. Polskie państwo było jeszcze zbyt słabe duchowo, aby zasiew Ewangelii był skuteczny, by poszli tą drogą. Zdominowani zostali przez metodologię i kulturę i pewne wartości organizacyjne i administracyjne państwa niemieckiego. Ale myślę czasem o tamtych pokoleniach, które umierały w rozterce. Czasami umierały zdradzone. I ja się modlę za duszę tamtych pokoleń, tamtych ludzi, których kości wrosły w tę ziemię niedaleko od nas, a może ich dusze ciągle czekają na czyjeś westchnienie. A potem myślę o tych, którzy mieszkali na tej ziemi. Wchodzisz tutaj z zamieszkaniem, może kupujesz nową działkę, może wchodzisz w czyjś wcześniejszy dom, ale nawet jeśli wchodzisz na tak zwaną czystą ziemię, pamiętaj, ktoś tę ziemię przez wieki i tysiąc lat temu uprawiał. Ktoś po niej chodził. Czyjeś stopy tu stąpały, czyjaś dłoń tutaj pracowała, czyjeś serce tutaj kochało albo nie zdążyło się nauczyć miłości. I te dzieje tej ziemi mówią do nas dzisiaj poprzez wołanie dusz tych czyśćcowych. A jest zasada w chrześcijaństwie, że dusze czyśćcowe tych osób, których kości spoczywają w danym miejscu, wołają o modlitwę aktualnych mieszkańców. Nie bój się tak patrzeć na tę ziemię, tak w perspektywie dziejów, i nie bój się tego duchowego dziedzictwa szczerym, czystym sercem podjąć, tym bardziej, że z dumą patrząc na tę świątynię i napełniając ją modlitwą przywołujecie jej wielowiekową historię. Ktoś i tę świątynię wznosił, ktoś ją przez wieki całe napełniał modlitwą, czy to katolicką na początku, czy potem według nabożeństw protestanckich, ale przecież to samo Słowo Boga, ta sama droga miłości, ta sama droga nadziei na zbawienie wieczne, na wieczność z Bogiem. Módlcie się za budowniczych, za fundatorów tej świątyni, za jej dobrodziejów poprzez pokolenia i jednocześnie za tych, którzy z niej korzystali, którzy się tu Bożej drogi uczyli. A dzisiaj jest czas nowego zasiewu i nowych inwestycji. Dookoła Szczecina i to w kilku miejscach świątynie, które 100 lat temu jeszcze były wystarczające, bo służyły jednej niewielkiej wiosce, dzisiaj są zdecydowanie za małe. Przejrzyj tak obrzeża Szczecina i zobacz, że w kilku miejscach rosną nowe świątynie, w niektórych miejscach już wyrosły, w kolejnych dwóch, trzech już teraz są planowane. Wy jesteście w środku tej inwestycji historycznej, aby starczyło przestrzeni na modlitwę i na godną liturgię, na chwałę Bożą, także pokoleniom, które przyjdą po nas. Z radością bądź obecny w tej inwestycji, w tej drodze nadziei. Z radością dołącz trochę Twojego wysiłku, Twoich oszczędności, szczerym sercem Bogu to zawierzając i nie pytając o szczegóły, jak On sobie z tym poradzi. A On poradzi sobie w inny sposób w Twoim życiu. Będzie Ci błogosławił i wyrównywał i będziesz zdumiony, że na chleb Ci nie zabraknie, a świątynia wyrośnie. Tym bardziej, że ta świątynia według poruszenia serc kapłanów, duszpasterzy z księdzem dziekanem na czele ma też być świątynią maryjną. Jest jakaś tajemnica w naszej ziemi. Od 2 lat to powtarzam, bo sam przez szereg lat tutaj stając w różnych miejscach kultu maryjnego, stawiają sobie pytanie, dlaczego? Inne diecezje mają już sanktuaria ustabilizowane, znane, potwierdzone kolanami i pielgrzymowaniem ludzi. A u nas takich wyrazistych sanktuariów ciągle nie ma.
I rozumiałbym to trochę jako może czyjś brak rozeznania, może jakąś słabość. Aż około 2 lat temu uderzyła mnie myśl taka i przyjąłem ją wprost jako od Matki Bożej, że to nie jest tak. Tutaj Matka Boża nie potrzebuje wielkich sanktuariów, do których ludzie pielgrzymują dziesiątkami kilometrów czy setkami. Bo tutaj chcę mieć takich sanktuariów wiele i być bardzo blisko swojego ludu. I dlatego tych sanktuariów jeszcze okazuje się przebywa, tych miejsc Maryjnej modlitwy, bo ona chce być tutaj wszędzie, jako Pani Pomorza, znana, uczczona, zaproszona. Chce władać sercami i uczyć serca ludzi naszego pokolenia wierności Bogu, zaufania Bogu i miłości Bogu. Wy to czujecie tutaj przed jej obrazem, w tajemnicy jej bolesnej obecności pośrodku ludu Bożego. Wspomniałem, że to jest taka szczególna droga uświęcenia. Jesteście jak szczególna klamra duchowa w tej tajemnicy Matki Bożej Bolesnej, zarówno w tej świątyni, jak też po drugiej stronie Szczecina, na Osowie. Tam też jest czczona jako bolesna. I tak jak 2 skrzydła dookoła Szczecina, jesteście jak klamra szczególnego zawierzenia Maryjnego i z Maryją Bogu samemu. Idźcie tą drogą, uczcie się tych nabożeństw, uczcie Matki Bożej Bolesnej, dzielcie się tą mądrością i tą drogą uświęcenia z innymi, bądźcie mistrzami duchowego życia właśnie w tej Maryjnej tajemnicy. Za to Wam dziękuję i o to Was proszę. To jest i szansa Wasza, i w pewnym sensie zadanie. A Matka Boża z Lourdes jest przecież też Matką, która pochyla się nad ludźmi cierpiącymi, nad ludźmi chorymi. Poruszający jest obraz, gdy Bernadetta, młoda dziewczyna, odkrywa, odsłania źródło wody z Lourdes. Najpierw jej Matka Boża każe zaczerpnąć ze źródła, ta się rozgląda, gdzie to źródło. Nie ma źródła. Jest tylko taka niewielka przestrzeń, bagnista, błotna trochę. Matka Boża mówi, to tu. Ale przecież tu źródła nie ma. Odsłoń. Zaczyna grzebać Bernadetta, odsłaniać, rozgarniać i z tego błota wydobywa się za chwilę woda. Na początku mętna, ale im się więcej czerpało, tym bardziej czysta, tym bardziej soczysta, tym bardziej życiodajna i pierwsze uzdrowienie. Bo Pan Bóg przez Maryję potrafi i z błota człowieczego życia, z błota ziemskich spraw, jeśli człowiek z wiarą zaczerpnie, tam sięgnie, potrafi wydobyć wodę życiodajną uzdrowienia. I to źródło jest obfite i niewyczerpane do dzisiaj. I ksiądz Ciechan chce, i wy to potwierdzacie, żeby to źródło miało i tutaj swoje miejsce, żeby i tutaj każdy mógł zaczerpnąć pośród boleści, trudów, kłopotów i cierpień i chorób, żeby to wszystko szło ku uzdrowieniu. Dzieci moje, Wielki Post to jest czas wejścia świadomego do spraw trudnych, do spraw pokręconych, pogmatwanych. Pewnie są takie i w Twoim życiu. I różne lęki, i wątpliwości, i rozterki. To jest normalne. Dlatego przywołuj Ducha Świętego. Tak jak Maryja, która była i jest oblubienicą Ducha Świętego. Ducha mądrości, Ducha nadziei, Ducha mocy, męstwa, wytrwania, Ducha życia, Ducha nowoczesności. Człowiek wiary to człowiek nowoczesny. Człowiek nowoczesny prawdziwie to człowiek Bożego Ducha. Bo gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość, tam jest życie, tam jest nadzieja. I tak idźcie przez nasz czas. Nie lękajcie się. Idźcie do dzisiejszego świata, do Szczecina, do okolic,
do pogranicza z Niemcami i bądźcie świadkami żyjącego, prawdziwego, dobrego Boga. Jezus Chrystus, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a uobecniamy tę tajemnicę i tę moc w każdej mszy świętej, niech i Ciebie przenika, w świętej komunii karmi, uzdrawia i posyła do naszego pokolenia. Idź i niech także przez Ciebie dobry Bóg nieustannie odprawia i uzdrawia oblicze tej ziemi. Niech się tak stanie. Amen. Panie Boże, zapłać. Po środku wizytacyjnego czasu chciałem Ci postawić pytanie o najważniejsze Twoje osobiste wybory i decyzje i postanowienia życiowe. Powiedz, siostro i bracie, czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, w obcowanie świętych, w odpuszczenie grzechów, w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, bo taka jest wiara Kościoła. Tę wiarę i Ty otrzymałeś, i tą wiarą żyj, tej wiary strzeż. I tę wiarę głoś naszemu pokoleniu, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A teraz we wspólnym błaganiu do Boga się zwróćmy i prośby serc naszych samemu Panu przedstawiajmy. Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. Módlmy się o łaskę owocnej posługi dla Ojca Świętego i wszystkich pasterzy Kościoła, a szczególnie dla obecnego wśród nas arcybiskupa Andrzeja. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Czuwam, to znaczy miłość bliźniego, to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność. Módlmy się o umocnienie wiary dla naszej parafii, aby czas wizytacji kanonicznej pomógł dostrzec to, co czyni nas prawdziwą wspólnotą dzieci Bożych. Ciebie prosimy. W miłości, która ma swoje źródło w sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Módlmy się o światło żywej wiary i miłości dla wszystkich rodzin z naszej parafii oraz ludzi poszukujących wartości i sensu życia. Ciebie prosimy. Do Ciebie, o Chryste, nasze życie i nasz przewodnik. Niech się zwróci każdy, kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy, aby usłyszeć przesłanie nadziei. Módlmy się o dar ufnej nadziei dla ludzi pogrążonych w mrokach grzechu i zwątpienia. Ciebie prosimy. Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość kryje w sobie obietnicę radości. Módlmy się o łaskę miłosierdzia dla chorych i cierpiących. Ciebie prosimy. Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały. Módlmy się o odwagę i siłę podążania drogą Ewangelii dla młodzieży, zwłaszcza tej, która w tych dniach z rok Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa
przyjmuję sakrament bierzmowania, by trafnie rozpoznała swe życiowe powołanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość w świecie znalazła kres w blasku prawdy. Módlmy się o radość wieczną dla tych, którzy już zakończyli czas ziemskiej wędrówki. Ciebie prosimy. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Módlmy się o łaskę wzrastania w postawie miłosierdzia dla wszystkich uczestników świętej Eucharystii. Ciebie prosimy. Przyjmij prośby tych dzieci Twoich i serce nasze nieustannie przenikaj i prowadź tchnieniem Twojego Ducha. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nasze dziękczynienie Bogu zawiera się w dziękczynieniu samego Chrystusa, które pokazuje nam, że najdoskonalej wypełnione jest bezwarunkowym tak względem woli Ojca. Do ołtarza przynosimy dary, które są wyrazem naszej gotowości do pełnienia woli Ojca na wzór Chrystusa. Pamiętajmy jednak, że w tej procesji każdy z nas winien zanieść swój osobisty dar. Dlatego też włączmy się w nią przez złożenie na Chrystusowym ołtarzu naszych postanowień wielkopostnych. Świeca. Panie Jezu, niech światło Twojej nauki i miłości rozbudzi w nas potrzebę dawania świadectwa i ewangelizacji. Kwiaty, znak radości, naucz nas, Panie, przez uczynki miłości pocieszać tych, którzy są zatroskani problemami codziennych. Chleb, Panie Jezu, naucz nas promieniować miłością wyrażoną w umiejętności dzielenia się z najbiedniejszymi. Owoce, znak dobrobytu. Panie Jezu, chcemy mieć serca otwarte na dramat głodu, który nękma setki milionów istot ludzkich. Woda. Panie Jezu, spraw, abyśmy zawsze byli zjednoczeni z Tobą, a to zjednoczenie niech owocuje coraz większą miłością do Boga i bliźniego. Hostia i wino, które za chwilę staną się Twoim ciałem i Twoją krwią. Spraw, abyśmy stając się jednym ciałem z Tobą, ukazywali innym miłosierdzie na wzór Twojego nieskończonego miłosierdzia. Wyśpiewajmy Bogu pieśń chwały za to, że poprzez mękę i śmierć na krzyżu otworzył nam drogę do nieba.
złożyli Tobie tę ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu przez Chrystusa, Pana naszego. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy,
aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem, Franciszkiem, naszym arcybiskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuścili do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Prosi Ojca Niebieskiego, aby nam odpuścił grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybacz nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Spomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i Potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Za udział w tychże nabożeństwach, które zostały wymienione,
możemy uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, możemy ten odpust zupełny ofiarować za duszy czysto cierpiące, jak również w intencji nas samych. Przypominamy, że 24 lutego, czyli sobotę, w naszym kościele o godzinie 18 rozpocznie się kurs przedmałżeński w naszej parafii, zapisy kandydatów na naszej stronie internetowej, dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej. Rozpoczynają się niezwykłe diecezjalne dni modlitwy i postu w intencji powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: proście Pana żniwa, żeby wypełnił robotników na swoje żniwo. I dlatego też ksiądz arcybiskup Stafienia Ducha Świętego prosi całą diecezję, aby trwać na modlitwie tej konkretnej intencji o powołanie kapłańskie i zakonne do życia misyjnego. O 18 mszą świętą rozpoczynamy i całą dobę do 18 dnia następnego, czyli do poniedziałku, będziemy przed Najświętszym Sakramentem błagać Boga, żeby z naszej wspólnoty parafialnej, z naszej diecezji wzbudzał powołania do życia właśnie kapłańskiego i zakonnego. Kochani, od czasu wojny nie było tutaj w Mierzynie żadnego powołania, z całej parafii nie było żadnego powołania. A zobaczcie, ilu księży tutaj się trudziło w duszpasterstwie. Począwszy od czasów wojny, najstarsi pamiętają, jacy byli księża, ilu ich było. Zobaczcie, a ta ziemia jakby jeszcze nie wydała powołania, dlatego jesteśmy dumni i szczycimy się tym naszym powołaniem. Świerkoszem jest na trzecim roku. To jest powołanie z naszej parafii. Trzeba się za niego modlić, żeby tylko wytrwał, żeby był świętym kapłanem. Ale trzeba się również modlić o to, żeby nasza ziemia mierzyńska te powołanie wydała. Podejmijcie, kochani, post również tej intencji, konkretnej intencji. To jest konkretna intencja. I przychodźcie, będą wspólnoty się modliły, ale przychodźcie też o każdej porze dnia i nocy przez tą dobę, by klęknąć przed Najświętszym Sakramentem, podziękować za tych kapłanów, których spotkaliśmy na drodze swojego życia i by uprosić powołanie kapłańskie i zakonne. Bardzo wysoko, kochani, proszę, z całego serca. Ta modlitwa będzie jednym wielkim szturmem do nieba w całej naszej diecezji i będzie trwała aż do 8 grudnia, czyli do święta niepokalanego poczęcia na święcie Marii Panny. Zapraszamy też na pielgrzymkę na Cypr 20-29 września, świadomie świętego Pawła. I Barnaby, w imię Boże, kontynuujemy pracę budowlane w nowej świątyni, sami działamy tego tygodnia miłym gościom, przybywającym wśród nas rzeczy mogliwości oraz Pana Boga. Zachęcam do nabywania i czekania prasy katolickiej. Jest włożone, nie bójcie się, gość niedzielny, niedziela, przywiedza arcybiskupa, 35 tygodników niedzieli, tutaj w naszej parafii, 50 gościa niedzielnego i 50 nie bójcie się. Te czasopisma ludzie zabierają właśnie po południu, zaczynają brakować. Naprawdę świetne artykuły, które pogłębiają, umacniają naszą wiedzę i również wiarę. Serdeczny Bóg za wszelkie dobro, za życzliwość, modlitwy, ofiary, z tego serca wszystkim Wam, kochani, dziękuję. Dziękujemy, że możemy tutaj być, że możemy wspierać się nawzajem. Dziękujemy za wsparcie naszych duszpasterzy, księdza biskupa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasze rodziny, które są podstawą działania naszej parafii. Rodziny, które się wspierają, każda oddzielnie, i rodziny, które czujemy, że wszystkie są razem. Gdy się coś dzieje, gdy spotyka nas problem, nieszczęście, wspólnie modlimy się, wspólnie błagamy i wspólnie potrafimy przejść. Tutaj czujemy, że jesteśmy żywym Kościołem. Dziękujemy księdzu biskupowi za to, że na naszej drodze postawił duszpasterzy, których mamy, że mamy księdza proboszcza, który jest osobą bardzo dynamiczną, wspierającą, jednocześnie ciągle za naszymi plecami, popychającą nas do przodu.
Dziękujemy bardzo za pozostałych księży. Księży Piotrów, Macieja, księdza Janusza. Dziękujemy i bardzo prosimy o błogosławieństwo pasterskie, abyśmy mogli wypchnąć. Ekscelencjo, najdostojniejszy księże, arcybiskupie, pastorze naszego Kościoła Świętego na Pomorzu. Panie Mszy Świętej, chcę w imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej Matki Bożej Bolesnej. Pragniemy złożyć księdzu serdeczne podziękowania za obecność wśród nas. Z różnych okazji przybywasz do nas, księże arcybiskupie, ale wizytacja ekonomiczna jest pasterskim spojrzeniem na pracę księży, zaangażowanie ludzi świeckich parafii. Jesteśmy naprawdę ogromnie wdzięczni w imieniu wszystkich parafii. Dziękujemy za Twój dwudniowy tutaj trud posługi biskupie i już pasterski. Składamy serdeczne podziękowania za wszystko, co Ty w tym czasie, dostojny księże arcybiskupie, dobrego dla nas czynisz. Za wczoraj i dzisiaj, bierzmiąc naszą młodzież. Za dzień dzisiejszy, wczorajsze spotkanie z grupami i wspólnotami naszej biskupii. Szczególnie jednak dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie na Eucharystii, tej Eucharystii, która jest szczytem i źródłem, którego zawsze chcemy czerpać. Księże arcybiskupie, wydaje mi się, nawet jestem przekonany, że parafianie bardzo mile będą wspominać spotkania z Tobą, Ekscelencją, z racji Twojej otwartości, pokory i łatwości, z jaką potrafisz nawiązać kontakt z każdą jakże ogromną grupą parafian i z każdym człowiekiem. Dziękujemy za miłe słowa, ciepłe słowa, jakie przyszło nam usłyszeć w ciągu tej wizytacji od naszego pasterza. One stanowią dla nas, każdego z nas, zachętę na całe lata do jeszcze większego uświęcania naszej wspólnoty. Nic nie obiecujemy, ale chcemy trwać w nauce Chrystusa, którą tutaj przepowiadałeś. Możesz liczyć także na naszą modlitwę i duchowe wsparcie w trudach i znojach posługi pasterskiej. Dziękując więc serdecznie za wszelkie dary, które dzięki posłudze Jego Ekscelencji stają się naszym udziałem, zapewniamy, że będziemy się modlić do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, naszej patronki, a otrzymane błogosławieństwo, którego nam udzielisz, niech zaowocuje wzrostem i pogłębieniem naszej wiary. Serdecznie Bóg zapłać. Pragnę również w tym miejscu i chcę podziękować księżom, kapłanom za ich gorliwą odpowiedzialność w duszpasterstwie, za ich trud i modlitwę. Taka jeszcze krótka refleksja. Gdy mówiłem, że było tyle wiosek, tyle miejscowości, był nas zaledwie trzech. Ksiądz Wojtek Jerzniewicz, ksiądz Jacek Szymejko i ja. Widywaliśmy się jedynie na śniadaniu w niedzielę rano, a później każdy brał walizeczkę i po wszystkich kościach filialnych. Było pracy sporo. Jest nas obecnie pięciu w duszpasterstwie, a prac jest coraz więcej. Teraz jest na tym terenie łącznie ilu? Teraz? Zmierzenie? Pięciu. Jak i z tamtymi filiami. To znaczy, już nie mamy żadnych filii. No, ale tam też są księża. Tam są, tak, na tym terenie łącznie siedmiu. Tak. I prac jest coraz więcej tego duszpasterstwa, ale przynosi ona ogromne korzyści i takie duchowe dla nas samych już pasterzy. Ja księdzu Jackowi, wtedy księdzu Jackowi powiedziałem takie słowa, że konflikt już powiedział, że my nie będziemy pracować, my będziemy spełniać się w miłości, bowiem jeśli się kocha to, co się robi, to człowiek się spełnia w miłości, więc będziemy się spełniać w miłości. Dziękuję wszystkim wspólnotom, bez wyjątku wszystkim kapłanom jeszcze raz z tego serca. To naprawdę jest ogromna ich trud i ogromne poświęcenie. Wszystkim wspólnotom za pomnażanie i rozwijanie poszczególnych charyzmatów oraz za ich ewangelizację poprzez świadectwo życia. Imiennie chcę podziękować Pani Organistce Izie Chrubek, Panu Kościelnemu Marianowi Kozakowi,
Tadeuszowi Bruchowi, Pani Marii Mięci z Bożenia Sawickiej, Oliwie Sławowi, Marzeniesiu, Magdzie Mysiewicz, Izabeli Chwalińskiej, Mariowi Sarnackiej, Pawłowi Kuświeczu, za Waszą troskę o świątynię. Wszystkich nie z nich opominąć, bardzo naprawdę, bo dzięki Wam wiemy, że warto naprawdę być księdzem. Dziękuję służbie liturgicznej, rodzicom, świadkom, samym bierzmowanym, Wam, kochani, wszystkim za wspólne święte zgromadzenie i rozkozławienie. Wszystkim za wszystko serdeczne zapłaci. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Kochani, najwyższy czas na błogosławieństwo. Księże prowadzi, jako proboszcz i większą stanie na środku między pierwszymi ławkami teraz. Ale bardzo proszę, by ksiądz przepuścił tak za swoje ręce rycerzy Korunna. Przejdźcie, panowie, bo jesteście swoistą związką różnych też charyzmatów i takiej męskiej odpowiedzialności za społeczne sprawy tego życia. Drodzy księża, księży dyrektorze i inni księża, którzy jesteście może w kościele, bo to nie było też zapowiadane, podejdźcie i przy księdzu prowadźcie. Stańcie razem, aby przyjąć po kapłańsku jako zespół duszpasterski to błogosławieństwo. Służba liturgiczna, Armin po drugiej stronie księdza prałata i służba liturgiczna ministranci przy księżach stańcie. Tak jak przy ołtarzu jesteście, tak stańcie przy księżach. Księży Januszu, razem w zespole duszpasterskim, księże Piotrze, na środek, stańcie na środek. Ja też chcę Wam wszystkim dziękować za to, co widzę, za ten wielki koloryt duszpasterski, który się składa na przepiękny akord dzieł Ducha Świętego. Tak trwajcie. W pokorze swojej przed chwilą Pan mówiący w imieniu parafian mówił, że ksiądz proboszcz musi Was ciągle popychać tak subtelnie z tyłu. To nie jest prawda. Ufam głęboko, że o wiele częściej staje przed Wami i tylko pokazuje, co jeszcze można. A Wy już umiecie iść na te drogi i znaleźć metodę osiągnięcia celu. Za to Wam dziękując, tę metodologię wspólnotowego pielgrzymowania przez nasze pokolenie, przez nasz czas, błogosławię. Jednocześnie ze szczególną wdzięcznością patrzę na to dzieło, które już kolejne od Waszej świątyni, od Waszej parafii zaczyna iść w naszą diecezję. Tym razem dzieło modlitwy o powołanie. Tak mówimy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, ale o wiele bardziej to jest modlitwa o odwagę w przyjęciu powołań i o radość z każdego powołania. I tak dla przykładu tylko do Was, rodzice, wszyscy mam prośbę, pomyśl sobie teraz, jak zareaguje Twoje serce, gdy Twój syn powie, że chce iść do seminarium. Albo Twoja córka powie, że chce iść do zakonu. Czy będzie w Tobie radość, czy niepokój i bunt? Dlatego modlimy się też o radość z każdego powołania. I tego się nie lękajcie. A zegar bije i przypomina, że czas na błogosławieństwo. Matce Boże, się zawierzajmy w tych wszystkich sprawach. Pod Twoją obronę udzielamy się dzisiaj na Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie radzić potrzeba naszym, a od wszelki zły przygód racz nas zawsze bawić. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, orędowniczko nasza, pośpiewka nasza, Synem swoim na swoje imię, Matko Kościoła, módl się za nami. Bolesna Królowo Polski, módl się za nami. Pomorza, módl się za nami. Wszyscy święci patronowie i opiekunowie nasi, módl się za nami. Pan z Wami. Teraz i na wieki, złożenie nasze w imieniu Pana.
błogosławi i niech was strzeże. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was swoją łaską. Amen. Pan sam niech pochyli się nad wami i obdarzy was pokojem. Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. A teraz księża i ministranci do indywidualnego błogosławieństwa. Za chwilę ksiądz prałat z popiołem będzie czekał na tych, którzy w środę podlicową nie byli w stanie podejść, a teraz chcą dopełnić tego rzędu, a ja obok będę, bo może ktoś jest z małym dzieckiem, które nie było jeszcze u pierwszej komunii świętej. Jeśli rodzice podejdą, poprosicie o błogosławieństwo. Chętnie udzielę dziecku udzielę indywidualnego błogosławieństwa na drogę wykonania małych dzieci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Teraz czas zaśpiewać Anioł Pański z Zwiastową Pannie Maryi, a potem dopiero to, co macie przygotowane. Thank you.